W restauracji Zajazd pod Kasztanem odbyła się impreza kończąca sezon 2011-2012 piłki ręcznej w Grudziądzu. Sezon był bardzo nierówny. Bywały dobre spotkania z liderami w tabeli, ale bywały też niepotrzebnie stracone punkty. Nie pomagały w przebiegu spotkań liczne kontuzje zawodników. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak podsumowuje pan tegoroczny sezon? Więc krótko powiedziawszy, w planie mieliśmy znacznie lepsze wyniki. Niestety nie wyszło z różnych względów, ponieważ chłopcy, okazuje się, weszli w pierwszy rok studiów i dużo czasu było poświęcone nauce. To było tym powodem, że było zakłócone cykl zajęć treningowych. Ale kilka ładnych meczów było w tym sezonie, prawda? Były ładne mecze i były, które się nawet nie można tym szczycić, bo potrafiliśmy urwać punkty wiceliderowi, liderowi rozgrywek, ale potrafiliśmy zgubić punkty z ostatnią drużyną w tabeli. Jakie plany na przyszły rok? Przede wszystkim musimy dobrze przepracować, aniżeli ubiegły sezon, przygotować się lepiej do rozgrywek. Chcemy pozyskać nowych zawodników, brakuje nam prawej strony na boisku, czyli leworęcznych zawodników i walczyć o lepszą pozycję aniżeli teraz, ponieważ jest liga druga, składa się z 14 zespołów i niestety będzie naprawdę trudno o dobry wynik. Jacyś nowi zawodnicy w przyszłym sezonie? Tak, planujemy, rozmawiamy z kilkoma zawodnikami. Wprawdzie są to znani. Jeden świeży zawodnik z Juranda Ciechanów, student Uniwersytetu Gdańskiego. Z pozostałymi zawodnikami jesteśmy w kontakcie. No, rozmawiamy, oczywiście to wszystko jest związane z budżetem klubu. Właśnie, jak finanse? Sponsorzy dopisali w tym sezonie? Tak, no oczywiście dzięki sponsorom w ogóle mogliśmy istnieć i grać na parkietach drugiej ligi. Niestety to jest w dalszym ciągu bardzo dużo pieniędzy, ale to jest jeszcze niewystarczająca ilość, by móc chociaż zadowolić naszych studentów, wychowanków. Na zakończenie trener i zawodnicy zobowiązali się, że w przyszłym sezonie powalczą o wyższe lokaty w tabeli. Jak jednak sami podkreślają, potrzebni są silnie wspierający sponsorzy. Bo sport to dyscyplina, w której często zawodnicy muszą wybierać między pracą zawodową, nauką, a udziałem w rozgrywkach. Jak oceniasz tegoroczny sezon? Ze swojej perspektywy oczywiście. Z mojej perspektywy. Tegoroczny sezon w naszym wykonaniu w jakimś stopniu był dobrym sezonem, bo naszym celem na pewno było grać dalej w drugiej lidze, aczkolwiek z rozpoczęciem sezonu myśleliśmy o jakiś tam awans do pierwszej czwórki. No kontuzje zawodników roszady w składach, no tak wyszło, że zajęliśmy 9 czy tam 10 miejsce i utrzymaliśmy się w tej drugiej lidze. Ale ogólnie jest dobrym sezonem. Najważniejsze, że nikomu się nic nie stało, przez ten cały sezon wszyscy są zdrowi, cali. W przyszłym sezonie w barwach klubu? Zapewne tak. To znaczy? No zapewne sytuacja rodzinna i praca wskazuje na to, że będę nadal grał w Grudziądzu. Jak oceniasz tegoroczny sezon? No, utrzymaliśmy się w tej drugiej lidze. Wydaje mi się, że powinniśmy być dużo wyżej, gdzieś tak w rańcach trzeciego, czwartego miejsca w tej naszej połówce, co by dawało pewne to utrzymanie się w drugiej lidze, a nie walka. I wydaje mi się, że mogło być ciut lepiej. Kilka ładnych spotkań było, no, jednak z liderami i drugimi. Zdecydowanie tak, ale to chyba, wydaje mi się, że to jest zawziętość zawodników naszej drużyny. Te parę spotkań, które tam daliśmy ciała, że tak powiem, no egzekwowało tym, że zajęliśmy takie miejsce, jakie zajęliśmy. Jak przyszły sezon w barwach klubu? Tak, na pewno tak. Chcemy jeszcze wspomóc chłopaków, a w przyszłym roku zobaczymy, co pozwoli nam dalej. Trener MKS Grudziądz złożył podziękowania swojej drużynie, a także sponsorom, którzy wspierali grudziądzką sekcję piłki ręcznej w tym sezonie. Oficjalnie wręczono statuetki z podziękowaniami. Spotkaliśmy się tutaj w naszej przyjezdnej restauracji pod Kasztanami
Spotykamy się, by omówić zakończony sezon, podziękować sponsorom. Tu chciałbym podziękować panu Mariuszowi Opalińskiemu, firmie Merc Taxi, panu Laskowskiemu, Kozłowskiemu, firmie MPGN, pan Zenon Różycki, firmie Wodociągi, pan Tomasz Dąbrowski, pozostałym sponsorom, którzy pomagają nam w miarę możliwości i tylko dzięki nim udaje nam się grać w piłkę ręczną i propagować tą dyscyplinę na parkietach i wśród młodzieży. Udanego przyszłego sezonu. Dziękuję bardzo. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy już tylko niecierpliwie czekali na przekąski z tradycyjnego grilla.